Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I rozpoczynamy temat dla reportera. Przypomnę tylko, że dzisiaj 22 dzień sierpnia, mamy wtorek, a w studiu Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I czekamy na wasze telefony, drodzy słuchacze. 65 529 55 29. Przypominamy nieustająco ten numer, który jest naszym numerem antenowym, a więc wszelkie sprawy takie, gdzie państwo dzwonią i są na antenie, to właśnie na ten numer. I zapraszamy do 9:45. Czas dla was. Sporo tego czasu właśnie wspomnianego przed momentem. Wystarczy, że tylko zadzwonicie i będzie nam przyjemnie. Bardzo. Miło też. Nie widzę światełka. No, jak na razie nie mamy telefonu. O, teraz. Znaczy też go dalej nie ma, ale już go widzę, że go nie ma. 65 529 55 29. To tam słychać u ciebie, Ewyku, dzisiaj? Bardzo dobrze. Po raz pierwszy od 20 dni musiałem wstać po 5. O kurczę, to się ten... odzwyczaiłeś. Troszeczkę, tak, zdecydowanie. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Wczoraj dzwoniłem odnośnie pozdrowień tutaj kwiatów i motyli odnośnie Dąbcza. A odnośnie tego... okazało się, że to był właściciel tego helikoptera, który w niedzielę latał tak niebezpiecznie, bo wczoraj nawet się dowiedziałem od ludzi, że chcieli rodzinami z wnukami, obiecali, że przelecą nad tym i się wycofali, jak widzieli, co on robi. A w sobotę, to z tego co się zorientowałem, to był jego pracownik, więc taką opinię, którzy zamawiają taką osobę, powinni po prostu wystawić i taka osoba powinna stracić licencję, według mnie, to co wyprawiała. I gratuluję osobie, która się odważyła i zadzwoniła, bo ja pracowałem, ode mnie zależało w wojsku, czy pilot odpowiednio wyląduje, poleci. No nie będę szczegółów opowiadał, po prostu wiem o czym mówię, bo w specjalnej jednostce pracowałem, której piloci zależało ode mnie ich życie niekiedy. Ale złożył pan stosowne zawiadomienie gdzieś do... Nie. Policja, wiem, że przyjechała i po reakcji policji zaczął latać inaczej. A ludzie zaczęli, bo spotkałem wczoraj kilka osób, mówili, że no zaczął popisówę robić chyba, nie? No nie tak powinno to wyglądać, nie? To powinno być bezpieczne i osoby, które są wynajęte, powinny się odpowiednio zachowywać. Także... Dobrze, no mówię, są takie służby, które się tym zajmują, na przykład Urząd Lotnictwa Cywilnego. Można tam na przykład nim zasygnalizować taką sytuację i myślę, że urząd będzie ją badał. Czy to rzeczywiście doszło do jakichś niebezpiecznych sytuacji. Dziękuję panu bardzo. A ze śmigłowcami to wiemy, jakie są historie ostatnie. Różne. Bardzo. Dlatego wolimy statki powietrzne, które są trochę takie inne. 65 529 55 29. I dla oka przyjemniejsze, i dla ucha przyjemniejsze, prawda? Na przykład. No. Chyba mówimy, myślimy o tym samym przynajmniej. Czekamy na kolejne telefony. 65 529 55 29. Nic w tej kwestii się oczywiście nie zmienia. Nie zmienia się także czas. Pierwszy telefon za nami i czekamy na kolejne doniesienia. I mamy już połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, mam taki problem. Na ulicy Prochownia, koło Opolo, został zrobiony teraz parking płatny. Jestem mieszkanką tamtej okolicy i mam taki problem, że nie mogę do tej firmy się dodzwonić, żeby wykupić sobie abonament miesięczny. Mamy ogromny problem w tej chwili z parkowaniem. Mieszkam w kamienicy na ulicy Jagiellońskiej, więc w sumie z tego parkingu żeśmy korzystali. Firma ma swoją stronę internetową, gdzie inne parkometry w Polsce można sobie internetowo wykupić taki abonament. Niestety Leszna jeszcze tam nie ma. Próbuję się do tej firmy codziennie dodzwonić, oprócz słuchania melodyjki, niestety nikt nie odbiera. Proszę mi powiedzieć, czy państwo możecie jakoś spróbować się z tą firmą skontaktować, bo parking jest pusty już od początku miesiąca, a my mamy problem z parkowaniem. Podejrzewam, że więcej jest osób takich, które chętnie by wykupiło sobie taki bilet parkingowy na cały miesiąc,
i żeby można było sobie tam korzystać z tego parkingu. A to jest jakaś zupełnie nowa rzecz chyba, nie? Tak, to jest zupełnie nowe. Wie pan co, nie wiem dokładnie, ale na pewno to od miesiąca sierpnia obowiązuje. Nie wiem, czy wcześniej. Natomiast no, był sezon urlopowy i te miejsca gdzieś tam się znajdowało na ulicy Jagiellońskiej, na Prochowni. Natomiast no, teraz już wszyscy powracali z wakacji i zaczyna się problem. Parking jest całkowicie pusty, bo tam mogą w tej chwili tylko do 60 minut stawać samochody, które po prostu, no, klienci Polo. Natomiast każda następna godzina jest 3 zł, a doba 120 zł, więc no, myślę, że korzystniej dla nas mieszkańców byłoby wykupienie abonamentu i żeby móc sobie tam te samochody postawiać i żebyśmy po prostu no, nie krążyli i nie musieli jeździć, nie wiem, na Chrobrego czy na Dąbrowskiego parkować. No jak pani mówi, tak, jak pani mówi, że pani się nie może dodzwonić, to ja się boję, że my też pewnie się nie dodzwonimy, skoro... No tak, ale ktoś im dał zgodę na to, żeby ten parking tu zrobić, no a firma, no w tej chwili nie może się z tą firmą skontaktować, no więc wzięli teren, postawili parkometry, dali do siebie namiar, ale kontaktu zero. No myślę, że no ktoś to gdzieś tam o tą zgodę się starał i no jakaś ta firma no powinna tutaj, no nie wiem, być frontem do klienta, tak? My chcemy uczciwie korzystać z tych parkingów. Czy na logikę, to proszę pani, tak firmie powinno zależeć, żeby mieć takich klientów, nie? No tak, też no, tak mi się ale... wydaje. No i dobrze, myślę, właściciel... że dlatego jest pusty, że więcej osób nie może po prostu do tej firmy dotrzeć i nie możemy korzystać z tego parkingu. No, ciekawe, kto jest właścicielem terenu, bo on pewnie zawarł umowę z tą firmą. No właśnie. Okej, okay, na Prochowni, ten market... Tak, przy Polo. I tam z tyłu, rozumiem, tak z boku, z tyłu, to całe parking, dookoła, tak, tak, przy tym sklepie chińskim dookoła, ten cały tam teren, który przynależny jest do tej posesji, tam jest robiony w tej chwili płatny parking. Okej, spróbujemy ustalić, kto jest właścicielem terenu, bo może ten, no właśnie, może ten ktoś by ma umowę z tą firmą, w związku z tym ma do niej dotarć się, żeby taki abonament wprowadzić. No myślę, że jako mieszkańcy bylibyśmy państwu wdzięczni, żeby to jakoś pozytywnie tutaj załatwić. Może sprawy, wie pani, rozruchowe. Tam w tej firmie ktoś też poszedł na urlop i może teraz to leży. Dobra. No z tego, co orientowałam się w internecie, to firma chyba jest taka no większa, więc nie myślę, żeby jedna osoba tam była zatrudniona, bo mają sieć tych parkingów w dużych miastach, w Krakowie i w Warszawie i nie tylko, więc myślę, że no, na tym leśnie też im powinno tutaj zależeć. A to, jest, a to jest ta sama firma, która ma parking na przykład przy dworcu? Nie orientuję się. Ja nie wiem, czy przy dworcu, bo nie sprawdzałam tego, albo natomiast w, szpitalu. No, w tych dużych miastach można internetowo, mają swoją stronę i tam jak się wbije lokalizację, to można sobie takie coś wykupić, natomiast Leszno no nie można. Nawet jak próbowałam zmienić miejscowość, niestety nie ma takiej możliwości. Okay. Także Leszno tak jakby jeszcze nie widnieje u nich w tym systemie. Że coś takiego można sobie dobrze, zrobić, dziękuję pani bardzo. Dziękuję uprzejmie. Spróbujemy ustalić, kto tam te decyzje podejmuje i kto tam to Leszno może umieścić w tej możliwości opłacania abonamentu. 65 529 55 29. Kurczę, no to tam korzystałem jakiś miesiąc temu z tego parkingu, jeszcze nie był płatny. Mamy tymczasem kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Witam. Chciałem bardzo pochwalić organizatorów gminy Lipno za ten o tych traktorach. Aha. Bardzo super zorganizowane. No wystawców, no olbrzymia ilość wystawców w ogóle i jedzenie na miejscu, no dla dzieci zabawy, bardzo fajnie zorganizowane, tylko pochwalić, żeby tak dalej to wszystko było organizowane. Także taki głos mój jakby do przodu. Doskonale, bardzo serdecznie dziękujemy. To stowarzyszenie chyba Traktor i Maszyna oraz właśnie gmina Lipno traktoriady organizują już od lat i rzeczywiście co roku jest to bardzo fajna impreza. Też hucznie obchodzona zresztą tak, właśnie. W tym roku nie byłem, miałem inne sprawy, ale rzeczywiście jak tam się jedzie, to można świetnie spędzić dobrych parę godzin i przy samych ciągnikach i oglądając pokazy i te inne rzeczy towarzyszące, których jest rzeczywiście dużo. No chwalimy was bardzo. Pan słuchacz nie powiedział, że kwiaty i motyle, więc nie wiem, czy kwiaty i motyle, ale chwalimy ich. 65 529 55 29. Czekamy. Też wam się podobało na traktoriadzie? Nie byłem niestety, ale widziałem nagrania na różnych stronach w mediach społecznościowych. No i naprawdę bardzo ciekawie to wyglądało, także gratuluję organizatorom. Mamy telefon. Dzień dobry. Mam taką prośbę.
Chciałbym prosić o kwiaty i motyle dla pana Ryszarda, który w niedzielę na Nożnikach Bukówcu Górnym udzielił profesjonalnej pomocy uczestnikowi, profesjonalnej pomocy medycznej uczestnikowi Dożynek Bukówcu. Okej. Okay. Panie Ryszardzie, dla pana za świetną pomoc. Jeszcze mogę dodać tak? coś? Tak, proszę. Pan Ryszard jest byłym ratownikiem medycznym i członkiem Leśnickiej Kapeli Podwórkowej. O, dobrze. To dla pana Ryszarda w takim razie. Dziękuję. Ewiku, świetna robota. Pozdrawiamy i oczywiście gramy w tej chwili. No i to są bardzo fajne momenty w trakcie naszego programu. No i pan Ryszard jest dowodem na to, że nie ma takiego pojęcia jak były ratownik medyczny. Jak najbardziej. Ratownikiem się jest po prostu całe życie. 65 529 55 29. Mamy jeszcze 4 minuty do przerwy, więc śmiało się jeszcze tutaj kilka telefonów przed przerwą może nam ukazać. Dlatego zapraszam do wybierania tego numeru. Jeszcze jakieś tam sprawy, problemy, coś tam gdzieś kam komuś coś wadzi, to dzwońcie. No i podziękowania także, jak już słyszeliście. Więc jest w gotowości nasz dźwięk. Zapraszamy serdecznie. Zresztą a propos właśnie ratowania życia, to wracając do Wilkowic, też ostatnio AED spełniło swoją bardzo ważną rolę, także to warto też się rozejrzeć, bo w okolicy jest mnóstwo tych defibrylatorów. Tak jest i fajnie, że są ludzie, którzy się tak nie boją ich używać, bo to też czasem tak człowiek się trochę martwi, że nie wie jak. A to jest takie urządzenie, które samo mówi, co trzeba zrobić, więc... Gdzie przykleić, jak włączyć? Znaczy, jak się włączy, to już będzie wiadomo. Ale mówi, gdzie przykleić, czy użyć tak naprawdę, czy nie używać, bo to jest no defibrylator, no tam prąd po prostu będzie nam wspomagał to, żeby serducho ruszyło. I bardzo dobrze, że są takie urządzenia, popieram jak najbardziej. 65 529 55 29. Patrzymy tak sobie na tę diodę na telefonie, czy nam się zaświeci. Spokój, od, czy nam się nie zaświeci od rana we wtorek. Ale czekamy. Mnóstwo czasu, tematy najróżniejsze, jak już słyszeliście, także proszę chwycić w telefon w dłoń i dzwonić. No, z takich spraw konkretnych, no to na razie mamy sprawę tego parkingu na Prochowni. Ale może jeszcze jakiś taki konkret się pojawi, co będzie trzeba tam właśnie trochę reporterów uruchomić, to śmiało. To proszę bardzo. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam taką sprawę. W Rydzyna Poniatowskiego 20 są wystawione kosze na śmieci na ulicy, gdzie bardzo to śmierdzi. Czy można by było zainterweniować, żeby to schowali na posesję, bo tam jest tylko z jednej strony chodnik i tam trzeba koło tych koszy przechodzić. Poniatowskiego 20, ale to jest prywatna posesja, tak? Tak, prywatna posesja. Dwa wielkie kosze śmierdzące stoją na chodniku, znaczy się przy chodniku. A kiedy się... Przy płocie. Aha, w tym sensie, że... Ale po stronie już wewnętrznej czy zewnętrznej? Nie, zewnętrznej. Zewnętrznej, na chodniku. Zewnętrznej, tak. A kiedy się... Tam jest tylko z jednej strony chodnik i no niestety czy z dzieckiem, czy na spacer trzeba tam przechodzić i to strasznie śmierdzi. Aha, myślę, kto by tutaj mógł wpłynąć na właściciela poza nami. Że my grzecznie bardzo pana właściciela, czy państwa właścicieli poprosimy, żeby te kosze schować. Powiedzcie im, że w radiu o nich gadali. To Boże, się przejmą, jak nie słuchają. A jeżeli idzie o konkretne osoby, to chyba w Rydzynie akurat rewiów dzielnicowych pewnie by się musiał tym zająć, czyli policja. Pozdrawiamy rewiów dzielnicowych w Rydzynie. Słuchajcie, na Poniatowskiego trzeba odbyć rozmowę taką wychowawczą z właścicielem. Intymną, tak. Z wychowawczą. Tak, dziękuję bardzo. Pozdrawiam. No, tak ja wiem, bo to pewnie, wiesz... A może w tej chwili te kosze już są zabierane? Wywożenie, tyle wysiłku. No, słuchajcie, naprawdę, niefajna rzecz. I sąsiedzi was nie lubią. A po co mają was nie lubić? A teraz będą was lubić, bo schować. Prawda. Przed przerwą ostatni telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię również z prośbą o kwiaty i motyle, panie redaktorze, bo w niedzielę
Starym Bojanowie. Był również festyn. Festyn był organizowany dla chorego Jakuba, który ma najgorszą odmianę białeczki. Festyn się mega udał. Naprawdę no, przeszedł największe tutaj oczekiwania, ponieważ, no mówię, bo też byłem jednym tam ze współorganizatorów, natomiast rodzice są bardzo skromni, więc wiem, że na pewno by nie zadzwonili, nie podziękowali, po prostu dziękują indywidualnie, natomiast myślę, że należą tu się podziękowania. Atrakcji było po prostu mnóstwo od żużlowców Unii Leszno, którzy się pojawili, Krzysztof Sadurski, po strażaków, po kłady, po motocykle, po wrak rejsy, po dmuchańce, po szczelanki, które można było robić. No my jako z WOPR-u też szkolenia a propos tego AED organizowaliśmy, kto chciał, mógł sobie na takim ćwiczeniowym przećwiczyć, także wszystko było oczywiście tylko pucha i kto tam chciał, to ile się dorzucał, także wszystko się udało mega. Jeszcze był fajny koncert chłopca takiego 11-letniego, który na perkusji gra i dał taki po prostu koncert, że no papcie spadły z nóg, nie? Świetnie. I dlatego jakby dało radę kwiaty i motywy, to żałuję tylko, że rozumiem, imprez w regionie było mnóstwo i to mnie dlatego nikt się z Elki nie pojawił, żeby chociaż parę zdjęć zrobić. Natomiast no była taka impreza i naprawdę mega się udała. Mega. No to kwiaty i motywy dla organizatorów. Oczywiście, jak najbardziej. Tak. Ewieku, czyń honory. No i wracamy do tematu dla reportera. Miejmy nadzieję, że za moment kolejny wasz telefon. Na co bardzo liczymy. 65 529 5529 i mamy telefon. Zgadza się, odbieramy, witamy, słuchamy. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z miejscowości Giżyn. Jest taka sprawa, w sobotę na wysokości byłego PGR-u, tam są posadzone takie duże tole. I stały dwa bardzo suche już, jeden już samoczynnie spadł, a w sobotę, wie pan co, ten drugi suchutki oparł się o zdrowy i wisi akurat nad chodnikiem. Giżyn, gdzie to jest? Jadąc od Czechnowa, to jest po prawej stronie przed pompownią ściekową. I trzeba by te topole, jak rozumiem, usunąć, bo już... No tam, wie pan, ona wisi na takiej cienkiej gałązce. Pomimo to, że to ta gałąź jest zdrowa, ale tam jest akurat to jest metr od chodnika. Giżyn przy drodze. Trzeba by... Też będzie, wie pan, naprzeciwko budynku numer 9 mieszkalnego, taki wysoki, stoi. Okej, gmina Bojanowo. To chyba jest gminna droga, ale sprawdzimy. Nie, to jest droga powiatowa, ale że to drzewo stoi na posesji pana Lisieckiego, co on to dzierżawi od tych PGR-ów. Ale że to jest przechylone nad chodnikiem, nie? No dobrze, spróbujemy w takim razie wyjaśnić tę osobę, która, no, tak powiem, może wydać dyspozycję do wycięcia, no bo kogoś musimy znaleźć, nie, tak? Nie, wie pan, jego nie trzeba wycinać, bo on się po prostu, korzenie już zgniły, on się po prostu samoczynnie przechylił i wisi na tym zdrowym tem. To by wystarczyło, żeby tylko przepchnąć za płot do pana Lisieckiego, i on później robi z tym porządki, czy no ja nie wiem, jak to tam. Dobra, droga jest w każdym razie powiatowa, to chodzi o pas drogowy, dobrze, dziękuję bardzo. Giżyn, gmina Bojanowo. Pozdrawiamy i czekamy na kolejne telefony. Giżyn, tak, te od razu musiałem sprawdzić. Ja już tak jakoś nie bardzo tę topografię gminy Bojanowo znam, za rzadko bywam zdecydowanie. Mała miejscowość rzeczywiście w powiecie rawickim, gmina Bojanowo. Tymczasem kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry, panie Jaku. Dzień dobry. Ja w takiej sprawie dzwonię z osiedla Rajtana. Przy tym przystanku Dwunastka, gdzie jedzie przystanek Dwunastka, czwórka do miasta. Tam jest taki chodnik zrobiony dla pieszych.
I tam już było kiedyś wydrapane te zielsko, to wszystko, nawet nie było to wywiezione i teraz powrotem zarosło. No przez to tam troszeczkę, to tam niechby coś zrobili z tym. Przypominam, że miasto ma politykę dość rzadkiego pielęgnowania zieleni, więc... Halo? Mówię, że miasto dość rzadko pielęgnuje zieleń ostatnio. Nie, no bo panie Jarku, tam było wycięte, to właśnie jakiś ktoś odrobiał coś. No. Tam wszystko zrobił, na te kubki pokład, te kubki zgniły, teraz następne wyrosły, że tam jest chodnik, tam samochody stawają, że tam nawet jak to przejść nie można, ani ludzie się szpędzają po tych... ścieżce rowerowej, no żeby tam coś zrobili z tym kawałkiem. Mm-hmm. To czyli... jest w przystanku, to dwunastka, czwórka, co do miasta jedzie. W kierunku miasta. Tak. Okej. Okay. Dziękuję, miłego dnia. Również miłego dnia, 65529, 5529. Okej, okay. Ktoś odrabiał jakąś karę chyba tam. Ale już mu się wyrok skończył i nie posprzątał po sobie. To proponujemy szanownym sądom, że jak już dają te wyroki społecznie pożytecznych, to tak może nie w godzinach, tylko o, zrobisz chodnik od początku do końca, nie? I posprzątasz. To by było tak. Mądre rozwiązanie, przyznam szczerze. Sąd mówi, 16 godzin prac społecznie pożytecznych, a roboty jest na 18 i co teraz? Nowemu dasz? No nikt nie dostanie chyba kawy 2 godzin prac społecznie pożytecznych, więc to ten tak to zostaje. 65 529 5529. Czekamy na kolejne telefony. Czasu, no jeszcze sporo, trzeba przyznać, więc proszę wybrać nasz numer i dzwonić. 65 529 5529. No, tak myślałem, że może jeszcze jakieś będą komentarze po wydarzeniach ostatnich dni, ale cisza, spokój. Nikt tak chyba nie chce komentować. Nie, wiesz co, ja tak rano szedłem do pracy i tak sobie mówię, ciekawe, czy na przykład ktoś się odniesie do sprawy przetargu na pływalnię. Na przykład, nie? Tyle było dyskutowania, już wiemy, ile to ma kosztować, a tu nie ma dyskusji wśród państwa. 65 529 5529. Mhm. I co? No i jak na razie cisza. Teraz to jest ten czas, bo po zakończeniu programu poza anteną to tak nie bardzo, więc... No, potem trzeba będzie do jutra czekać, a potem się zapomni. No już nie mówiąc nie bardzo, tylko po prostu no... Dzwoni, to nie ten program. Dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Rawi cię kłania. Mhm. Osiedla Zagłoby 1. Naprzeciw są kontenery, tam śmietniki. No i? I w białym kontenerze jest pełno słoików wszystkiego i nie ma komu to wywieźć. A wszyscy wrzucają do dużego. No bo powinna spółdzielnia zadzwonić, żeby to odebrali, nie? Mhm. No. Znaczy chyba z jakiś harmonogram odbiorów po prostu śmieci na tym osiedlu. No osiedlu. Ale to już cały tydzień jest pełno. Aha. Ja przypominam państwu, że już nie ma teraz podziału na szkło kolorowe i szkło białe, tak? Oczywiście, ja o tym też wiem. Tylko tym białym to nie ma gdzie wrzucić. A w zielonym jest miejsce? No jest miejsce, ale każdy wrzuca kolorowe. Ale można tam białe też wrzucać. Nie, ale ja wiem, że można, ale nie wrzucają ludzie. No to informujemy, że można wrzucać do zielonego, macie nasze pełne błogosławieństwo, a Komunalny Związek Gminy Regionu Leszczyńskiego no właściwie musi dopilnować, żeby firma wywożąca zabrała także ten biały. Ale jak biały jest pełny, to przypominamy państwu, można wrzucać do zielonego. Można. Jak tak, najbardziej. Tak, dobrze pan mówi. Także jak jest, to jest miejsce w zielonym, to nie ma tragedii. Nie bójcie się wrzucać do zielonego. Nikt wam nic nie zrobi. Okay. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Tak, to jest po prostu, złamaliście system w tym momencie, jak wrzucicie białe do zielonego. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Proszę pana, dzwonię w sprawie tutaj gminy Lipno. Mm. Chodzi o to, że po prostu gmina Lipno zrobiła bardzo ładną ścieżkę z Lipna do Wilkowic. Wspaniała ścieżka, dużo ludzi z tego korzysta. I na odcinku Lipno-Murkowo są piękne ławki poustawiane, a od Murkowa do Lipna nie ma nic. A bardzo dużo starszych ludzi chodzi i po prostu no, nie ma gdzie odpocząć, usiąść. Ten drugi odcinek jest, żeby
po prostu pokonać, a gdzieś staną sobie odpocząć, coś się napić. Także to jest taki problem właśnie, żeby wójt gminy Lipno się tym zainteresował, bo naprawdę ścieżka piękna, ale to z tego jak ludzie korzystają, a nie ma gdzie usiąść. Tylko zagospodarował Lipno w łapki. I to bym bardzo był wdzięczny, aby pan tą sprawę poruszył. Z tego co wiem, ścieżka jest na drodze powiatowej, więc to bardziej powiatowy zarząd dróg. No ale to gmina ustawiała łapki, nie powiat. No dobrze, to przekażemy panu wójtowi, że między Murkowem a Lipnem by się przydały ławki. Tak. Dobrze, okej. Okay. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. I czekamy jeszcze kilka ostatnich chwil na telefon w temacie dla reportera. No widzicie, nie było ścieżki, nie było problemu. Odbieramy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem przedłużyć sobie podpisowań. W niedzielę... Gdyby pan ściszył radio, to by nam się dużo lepiej gadało. Oczywiście. W niedzielę na Szczelnicy w Krzywiniu pokazali się leszczyńscy myśliwi. Był to piknik dla rodzin i społeczeństwa pod egidą pani przewodniczącej zarządu okręgowego, pani Anny Wygockiej. Impreza super się udała. Ludzie byli do późna na Strzelnicy i zadowoleni wracali do domu. Chciałbym prosić o podziękowanie i kwiatki i fanfary dla pani przewodniczącej i wspólników, organizatorów. Chodzi o Polski Związek Łowiecki, oddział Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Leszczynie. Dobrze, jak się podobało, to to fajnie. Bardzo się podobało. Bardzo, to chwalimy was bardzo w takim razie i dziękujemy w imieniu tych, którzy skorzystali. Eryku, proszę uprzejmie. I co? Chyba będziemy powoli zmierzać do końca, co? Czy jeszcze po kwiatach i motylach zdążymy? To do kwiatów i motyl... Ale jest telefon, ale najpierw kwiaty i motyle i zaraz kończymy. Dobra. No dzisiaj, żeby przyznać, tych podziękowań sporo, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, i ten ostatni telefon przed nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Ja mam taki dylemat. Mieszkam przy ulicy Kościuszki, obecnie ofiar Katynia. Jest kratka ściekowa, która bardzo uciążliwa jest, bardzo głośna. Ja nie wiem, co z tym fantem zrobić, po prostu okna nie można mieć otworzonego w nocy. No bo jest potworny hałas, tak jakby pociąg przejeżdżał. Już jesteśmy w takim wieku, że nam to bardzo przeszkadza. Czy szłoby coś z tym fantem zrobić? No zgłosimy zarządcy drogi, czyli zarządowi dróg. Myślę, że no, czy to można od ręki, czy trzeba przebudowywać? No nie wiem, już do męża mówię, może podniesiemy tą kratkę, jakąś gumę tam położymy, jakąś dętkę albo coś, bo to już jest nie do wytrzymania teraz latem. Jak są okna pootwierane, to jest nie do wytrzymania. Dzwoniłam w tamtym tygodniu, ale panie chyba sądziły, że to jest taka błahostka, no ale dla nas to jest bardzo istotne. Kratka ściekowa na ulicy Ofiar Katynia. Dobra, tak, dziękuję. To jest łuk właśnie Ofiar Katynia, a skręcajna na Rutowicza, ta kratka ściekowa to jest przejście dla pieszych. Ach tu, w tym bardzo miejscu. Bardzo bym prosiła o interwencję. Naprzeciwko przystanku. Ej, dobra. Za przystankiem. Za przystankiem. Jadąc już w kierunku na Rutowicza, pani redaktorze. Dobra. Bardzo bym prosiła o interwencję. Dziękuję bardzo. Życzymy państwu bardzo miłego dnia, bo czas już kończyć. Tak. Słyszymy się jutro o 9:15. Do usłyszenia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.